Jakby coś, ten film nagrywałem rok temu, zaraz po tym zdarzeniu. Siema, siema widzu, jak wiecie, na polskim YouTubie ostatnio było nudno. Nawet ja zacząłem robić jakiś, nie wiem, gówno content, tylko żeby mieć bekę z tego potem. No ale mniejsza. Tutaj czarna strona zeba jakby, ale to się dowiecie później, o co chodzi. I dzisiaj zrobimy to, co każdy kocha, czyli komentować wpadki oraz głupie zachowanie YouTuberów w Polsce, bo to jest to, co wszyscy lubimy, prawda? A czy to nie piękny dzień, gdy nasz ukochany Marcin Dubiel powraca z najgorszą wpadką w jego całej karierze i no po prostu pokazał, jakim idiotą jest. To nawet nie była wpadka, to było po prostu pokazanie takich szczerych intencji Marcina Dubiela, ale o tym za chwilę pogadamy, bo pierw musimy się przygotować. Jak wiecie, na YouTubie jest taka zasada, że za każdego lajka dostajemy złotówkę, prawda? Każdy YouTuber, jeżeli dostanie lajka od widza, to dostaje złotówkę od widza. Tak to totalnie działa, to nie skam, więc błagam, zostaw mi lajka, bo ja bym chciał dużo złotych, okej? Żeby wykarmić moje dzieci, więc proszę zostaw lajka i każdy lajk to jedna złotówka dla mnie i moich dzieci. Naprawdę mam dużo dzieci do wykarmiania, chyba już z 9 się zrobiło? Już się zebrało 9, kurde, apostołów i tworzymy nową religię, Mega Zebra 6, czy ile tam było. Pamiętacie? Pamiętacie? Wiem, że pamiętacie. No, ale wracając do Dubiela, to jest debil i koniec tego odcinka. Na razie. A tak na serio, to Marcin Dubiel, który był znany w sumie na moim kanale z tego, że rozdał bezdomnym buty, znaczy w sumie jednemu bezdomnemu dał buty za 1500 zł. Tak, nie wiem, ja sam nie wiem, co ten typek ma w głowie, ale sięgnął jeszcze większego dna, ale no, już wam pokażę, o co mi chodzi. Pierw Marcin Dubiel wstawił film... emocjonalny, jak zniszczyła mnie sława, z emocjonalną muzyką, zdjęciami, jak siedział na traktorze jako małe, niewinne dziecko. Co prawda film jest 10-minutowy, czyli specjalnie, wiecie, 10 minut i 1 sekunda, żeby więcej zarobił na reklamach, ale to mniejsza, że chce zarobić. Ten film, ja to tak odebrałem, jakbym po prostu chciał poprawić swój wizerunek, co w sumie nie było aż takim złym pomysłem, no bo dobra, chcę coś tam dobrego zrobić, chcę pojechać do Kenii, uzbierać 1 000 000 zł i pomagać dzieciom. I jakby na tym się skończyło, to by było nawet spoko, pomimo tego, że dał to 10 minut i pomimo tego, że to jedno takie wielkie emocjonalne gunfo film, żeby tylko was jakby zmanipulować emocjonalnie, żebyście się jakby współczuli mu, że jaki on to nie jest biedny i tak dalej, jeździ nowym Mercedesem i jest biedny, wiecie, o co chodzi. Jezus, w Trumana się zamieniam, że mówię, że on jeździ to nie ma znaczenia, okej? Okay? No ale wolałbym płakać w nowym Mercedesie niż w moim Cinquecento, no ale wiecie, o co chodzi. No, ale przejdźmy teraz do sedna. Po tym filmie ujawnił się jakby na jego Instagramie, co prawda mój Instagram jest lepszy, polecam faulować nowe zdjęcia, fajne w ogóle. Na jego Instagramie, na jego Instastory pojawił się film, gdzie ośmiesza niepełnosprawne dziecko w rasistowski sposób. No ale to już wam pokażę, prawda? Boxdel jakoś tego nie pokazał na filmie, nie wiem, bo jest przyjacielem z tam Dubielem czy coś. A ja przed wami tego nie ukrywam i pokażę wam ten film, jaki jest w sumie obrzydliwy. No, serio. Jest obrzydliwość przy oglądaniu Narcyza jak strada do kubełka, a jest obrzydliwość, gdy oglądam to jakaś taka inna jeszcze, więc no patrzcie sami. Ej, Marcin? No? Patrz, stary, skośny murzyn. Co jest grane? Jaki zajebisty! Nie wiem, naprawdę nie wiem, co ten człowiek ma w głowie. Dość, że jego przyjaciel, czy tam kolega, który z nim tam jest, dość, że to powiedział, bo w sumie Marcin Dubiel tego nie powiedział, to też to, że Marcin Dubiel się z tego śmieje, jeszcze oglądał to pewnie Instastory i sobie pomyślał, ale śmieszne i serduszko jeszcze dał emoji. To jest takie jakby popieranie tego, co ten jego kolega zrobił. Czyli to nie jest tak, że Marcin Dubiel jest niewinny, wręcz jest jeszcze bardziej winny, no... W ogóle pojechać do Kenii, żeby pomagać dzieciom niepełnosprawnym, tylko żeby, kurde, w rasistowski sposób wyzywać od murzynów czarnoskórego człowieka, który jest tam biedny i jest niepełnosprawny. No to trzeba być naprawdę ty z mózgiem, to trzeba być ogurasem po prostu, naprawdę. To jest tak, jakbym ja teraz na przykład zbierał jakąś zbiórkę prawdziwą, charytatywną, nie wiem, 100 tysięcy złotych na bezdomnych, pokazał wam na Instastory co chwilę, wiecie, jak ja jestem pomocny, na Instagramie dawać posty, jaki jestem pomocny, bo wow, pomagam bezdomnym, a w prywatnym życiu jakby z kolegami się śmiać, bo ha, 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 bezdomny jeszcze, nie wiem, nie ma nogi czy coś, wiecie, o co chodzi, to jest po prostu w ogóle nieludzkie. Kośny murzyn. Co jest grane? Ja się teraz śmieję z tego idiotyzmu tego youtubera. Jak youtuber, który ma, nie wiem, ile ma
1 230 000 subskrypcji może być taką amebą, naprawdę. A wiecie, co jest najgorsze w tym wszystkim? Marcin Dubiel na jego Instagramie, z tego co pamiętam, pokazywał swojego brata, który też jest niestety niepełnosprawny i też ma coś tam z okiem, coś tego typu. I jak można, nie wiem, czuć, wiecie, ten smutek, że masz takiego brata, w sensie, nie, że to jest coś złego, ale po prostu wiecie, no, współczujecie temu bratowi i tak dalej. Jedziecie do Kenii, żeby patrzeć na takie same dzieci, ale po prostu czarnoskóre i się śmiać z tego publicznie dla milionów osób na Instagramie. Smutny jest fakt, że pisałem o tym rok temu, a dalej znajdują się osoby, które mają w sobie tyle nienawiści, zawiści. Michałek jest normalnym, cudownym, inteligentnym chłopczykiem. Wiesz, ja ci powiem, Marcin Dubiel, tak samo jak twój Michałek, twój brat, jest normalnym, cudownym dzieckiem, to tak samo to afrykańskie dziecko było normalnym, inteligentnym dzieckiem. Jak ty byś się czuł, jakby ktoś się śmiał z twojego brata, dlatego że, no, ma jakąś tam wadę oka, jak tutaj pisałeś, o, plastyczna wada oka, no to, kurde, jakby ktoś się z tego śmiał, na pewno byś nie był szczęśliwy, a jak myślisz, popatrzmy, co tam Stuart o tym gadał. To powiedz mi najważniejsze, czy Marcin dalej jest w projekcie? Marcin na razie odszedł z projektu ze względu na daną sytuację, która wystąpiła. Mhm. Chodzi... Ale to tak jakby nie miało to określenia czasowego. Wszystko zależy od tego, jak się potoczy przyszłość po prostu, tak naprawdę. Co ja tutaj zrozumiałem od Stuarta, to jest to, że jakby ich nie interesuje to, co Marcin Dubiel do końca zrobił, w sensie, no i tak pewnie są wkurzeni, ale i tak są w stanie go zaakceptować, jak cała sprawa ucichnie. To jest tak, jakby kogoś, nie wiem, kopnął bezdomnego, nagrał to na filmie, ale okej, jest okej, jak wszystko ucichnie, nikt o tym już nie będzie gadał, to możemy go zwrócić do Teamu X. Szczerze mówiąc, Stuart, naprawdę, w sensie, na początku mi się nie podobało to całe Team X i tak dalej, prawda? Ale jakoś nawet przywiązałem do tego i czasem nawet sobie obejrzę jakieś odcinki tam Kacpra, czy tam Tom, jak ona ma, Lexi. Ale jakby Dubiel to, co zrobił, to nie jest dla was dobre i naprawdę nie wracajcie go, jakbyście mogli. Okej, rozumiem, to jest twój przyjaciel, ale twój przyjaciel powinien wraz z tobą iść w górę, a nie jakby w dół cię, prawda, sprowadzać, Stuarcie. No i to tyle ode mnie w sumie o tej całej sytuacji. Znaczy, jeszcze pooglądamy tam, co tam jeszcze mówiłeś ciekawego, bo na pewno coś tam jest do skomentowania. No. Decyzja była ostatecznie uzgodniona z Marcinem ze względu na to, że nie mogę powiedzieć dlaczego, ale były dwie opcje, w dużym skrócie. Jeśli Marcin by został, w tej chwili, nie mówię, że za jakiś czas, ale w tej chwili jakby Marcin został, to by już nie było projektu i cały projekt by już się skończył. Trzeba pamiętać, że są ludzie, którzy są wyżej, którzy, wiesz, stary, no to nie jest tani projekt. No jasne, że tak, to... ogromne pieniądze i wyobraź sobie, że inwestujesz ogromne pieniądze w kogoś, który od początku mieli wątpliwości do Marcina. Ja ich przekonywałem, mówię, Marcin naprawdę jest super przyjaciel, będzie dobry, ogarniemy. I też to nie jest tak, że to wszystko, co się działo, działo zgodnie z protokołem, który każdy w domu zna. I to jest sytuacja, że gdyby coś się stało właśnie mediowego albo jakieś coś, co wpłynie na działanie całego projektu, to ta osoba odchodzi. I każdy po prostu, uzgodniliśmy to wszyscy przed początkiem projektu. To jest tak samo jak Titanic, prawda? Wyobraźcie sobie takiego Titanica. Przez jedną osobę cały Titanic może utonąć? Albo taki Marcin Dubiel, który jest na ten Titaniku, przez którego może utonąć ten Titanic, jakim jest Team X, on po prostu wyskakuje za burtę i ten statek nie tonie, prawda? I tak samo jest tutaj. Mają TikToka, mają jakieś duże firmy, które reklamują się u nich. Taki TikTok jakby zobaczył, że Marcin Dubiel jest taką fałszywą osobą i jeszcze pojechał do Kenii, żeby pomagać niepełnosprawnym dzieciom i tam biednym dzieciom, a tak naprawdę śmieje się z niepełnosprawnych dzieci jeszcze w rasistowski sposób, no to wątpię, żeby chciał taki TikTok się dalej reklamować na tym teamie, no i wtedy ten team jakby ma mniej hajsu, ma mniej dochodu, mniej wszyscy zarabiają, może nawet nie mogą utrzymać tego domu, kij wie, jakie tam są koszta miesięczne, no i to tak w sumie wygląda, nie? A więc w konkluzji, tak szczerze myślałem, że ten Team X zmieni Marcina Dubiela na jakąś pozytywną osobę, no i będzie super, niech tam będzie i tyle. Naprawdę nie sądziłem, że typek zrobi jakąś fundację, czy co tam zrobił na milion złotych, żeby rozdać dzieciom w Kenii biednym,
a tak naprawdę się śmieje z nich prywatnie. To jest tragiczne. Ja myślę, że on ma, nie wiem, jest lekkim socjopatą, jeżeli nie psychopatą, naprawdę. To jest w sumie na poziomie Logan Paula, co on zrobił, więc teraz jedyne, co może Marcin Dubiel zrobić, to zawalczyć z Edona Fame'em. Ma... nie, no ale tak serio, takiemu Marcinowi Dubielowi by się przydała najlepiej jakaś, nie wiem, praca w Żabce, żeby docenił to, co miał. No i najlepiej niech sobie tam pracuje. No i doceni swoje życie, może, nie wiem, będzie szczęśliwszym i mądrzejszym człowiekiem. I to tyle ode mnie. Na razie, widzu, miłego dnia, zostaw łapkę i zostaw subskrypcję. Dzięki ci wielkie. Nudzisz się? Nie masz co teraz robić? Zapraszam cię na mój serwer Skyblock, który jest inny niż każdy. Buduj wraz ze znajomymi, poznawaj nowych znajomych, przechodź 3 różne poziomy Skyblocka, zwykły, endowy oraz netherowy. Codziennie odbieraj nagrody, zaadoptuj swojego peta, niektóre z nich dają ci różne bonusy, bardzo fajne. Bierz udział w konkursach, otwieraj codziennie skrzynki, otwieraj swój sklep, handluj z graczami, rób co chcesz, wbijaj na Zebloka. To jest dosłownie najlepszy serwer Minecraft, który kiedykolwiek zobaczysz. No, sam przetestuj. Zeblok.pl, 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 zeblok.pl. Wbijaj tam, kuźwa, ile razy jeszcze muszę mówić? No już, siop.